Cześć, audycja Kadr Ci w Oko, dzisiaj odcinek 87, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Minęły dwa tygodnie. Tak jest. Zrobiliśmy... Jakieś na pewno rzeczy zrobiliśmy tak, w tym czasie. Osiągnęliśmy dużo rzeczy. Tak. No. Poczytaliśmy trochę. Tak. Ale też byliśmy w pewnym miejscu. Wyszliśmy z naszych piwnic. Wreszcie udało się. Wypuścili nas i pojechaliśmy do Biblioteki Śląskiej. Wielkiej, zamaszystej, wspaniałej budowli, którą Andrzej określił mianem, to mógłby być Transformer. Tak, a to czyni Bibliotekę Śląską tylko lepszą. Tak, zdecydowanie. Co tam było w tej bibliotece? Komiksy i książki. Tak jest. Jak to w większości bibliotek były tam książki. Nie zdziwili nas zawartością biblioteki, ale także była tam pierwsza odsłona Śląskiej Akademii Komiksu. W skrócie ŚLAK. Kocham ten skrót. Wiem, że za jakieś parę minut powiem to znowu, ale naprawdę bardzo mi się podoba. Taki... Bardzo podobny. Znaczy bardzo... co Andrzej chciał powiedzieć? Andrzej chciał powiedzieć, że SIUM, prawda? W sensie Śląski Uniwersytet Medyczny też jest takim tworem. I skrót do znienawidzonej karty, którą trzeba odbijać w autobusikach, czyli ŚKUP. ŚKUP też jest bardzo fajny. Jednak też SIUM na początku robi tą różnicę, nie? No, śmieszne jest. Mhm. W każdym razie Śląska Akademia Komiksu zainaugurowała się... z całkiem dużą frekwencją, tak mi się wydaje, chociaż nie liczyłem tam, ile osób było. Ale było więcej niż kiedyś na spotkaniach związanych z komiksem, które się odbywały w Katowicach. Tak, to zdecydowanie. I więcej niż jak Krzysiek się produkował w kawiarni album. No to wystarczy, że ktokolwiek przyszedł, to już było więcej osób, ale tak. Bardzo cieszy to, że było zainteresowanie dość duże, jak na pierwszą odsłonę tej akademii. To, co muszę powiedzieć, mi się bardzo podoba pomysł na tą akademię, jaki został tam przedstawiony, ale może, dobra, zanim do tego przejdziemy, generalnie jak to wyglądało, było prowadzone, Śląska Akademia Komiksu była prowadzona przez dwie osoby związane ze środowiskiem akademickim, więc to takie, można powiedzieć, nieprzypadkowe osoby. Dużą wiedzę przynajmniej jedna z prowadzących naprawdę pokazywała na każdym kroku. I to, co mi się właśnie podoba w formule, jaką zaproponowała Śląska Akademia Komiksu, to jest ta różnorodność, która tam jest. To nie jest tak, że będziemy się spotykać raz na miesiąc i pierniczyć jakieś bzdury o tym, jak, nie wiem, w stylu kompletnych podstaw, czyli jaką rolę pełnią dymki w komiksie, czy coś w ten deseń, tylko mają być warsztaty z twórcami, mają być spotkania z teoretykami, jak i z praktykami komiksu, bo tam pojawiły się nazwiska na przykład Adama Ruska, prawda? Dobrze pamiętam? Jerzego Szyłaka. Na pewno są też w planach spotkania właśnie z twórcami komiksów, warsztaty komiksu, więc zarówno dla osób, które chciałyby coś porysować, jak i dla twórców scenariusza. Tutaj nawet się zastanawiam, czy się nie wybrać, bo rysować nie umiem, ale na jakiś warsztat dla scenarzysty ewentualnie, no, można by się wybrać jak najbardziej. Mają być też w planach właśnie takie luźniejsze pogadanki na jakieś wybrane tematy, na przykład na twórczość jakiejś konkretnej osoby albo jakąś linię wydawniczą, coś ten deseń, to się jeszcze będzie klarowało. Ale właśnie to mi się podoba, ta różnorodność, że to nie jest jedno i to samo co miesiąc i jedziemy i tak dalej, tylko za każdym razem ma szansę być coś innego, coś fajnego. Coś, co może przyciągnąć raz jedne osoby, raz drugie osoby i one zostaną i będzie nas po prostu tam coraz więcej i będzie problem z tą frekwencją, bo już było ciężko nas rozmieścić, prawda? Na tym pierwszym miejscu my się fajnie uwaliliśmy na kanapach. No, bo byliśmy wcześniej, tak, kto rano wstaje i tak dalej. Na kanapach fajnych, mięciutkich, z których ciężko się później wstawało, bo były bardzo tak wygodne, ale no, te krzesła były zapełnione z tego, co widziałem. Było sporo osób, które są związane z komiksami, bo był i Marek Turek, był i Tomek Kątny, był i Daniel Gizicki, były może jeszcze jakieś osoby, których nie rozpoznałem z jakiegoś powodu, ale więc można było już nawet... Jakby ktoś miał napisane nazwisko na sobie, to wtedy byś pewnie wiedział, jak ta, tak, kim jest ta zdecydowanie osoba. Tam przez moment na przykład właśnie w gronie tych osób stała też taka dziewczyna, co mówię, chyba znam, ale w sumie nie wiem. A to jakoś tak głupio podejść i spytać, kim ty w zasadzie jesteś? Więc no, może generalnie pamiętam, że, znaczy pamiętam, no na Facebooku, gdy napisałem parę słów opinii na temat tej
inauguracji Śląskiej Akademii Komiksu, pojawiła się w komentarzach osoba, która właśnie gdzieś tam na tych krzesłach tam z drugiej strony sali siedziała i się zdziwiła, że gdyby wiedział, że to są te osoby, to by sobie przyjechał z Wydziałem Siódmym i autografy zbierał od razu. No to będzie szansa następnym razem, prawda? Tak, tak myślimy. To jakie masz przemyślenia jakieś? Było okej. Bardzo mi się podobało to ćwiczenie, które było na koniec, bo uważam, że jakby te, w ponowne, którym nie wzięliśmy udziału. Tak, to w którym nie wzięliśmy udziału, bo trzeba było przygotować co innego za ten czas. Natomiast samo ćwiczenie jakby składania plansz komiksowych z kadrów na nowo uważam, że spoko. I faktycznie to, z czym mógłby być problem przy takich właśnie imprezach, to wyrównanie poziomu. Bo przyjdą osoby, które już przesiąknęły tym komiksem. Są pro, tak. Ta, są osoby, które chciałyby się zainteresować i wypośrodkowanie tematów na pewno jest, no jest czymś trudnym w tym przypadku. Mniej niemożliwym. Tak. I mam nadzieję, że to będzie trwało. Myślę, że no też będziemy odwiedzać, bo jak tylko czas. Bo jak na takie województwo, w którym mieszkamy, to ogólnie straszna lipa. Tak, nie dzieje się tak dużo, jak mogłoby się dziać. Tutaj jest potencjał, mamy gliwickie Zagłębie Twórców, prawda? Zagłębie, przepraszam. Mamy gliwicką ekipę, która jest bardzo mocna i w Częstochowie się coś dzieje komiksowego, prawda? Tutaj w Opolu, to jest już inne województwo, ale w Opolu, w Krakowie, więc mamy miejsca w okolicach, w których coś się dzieje komiksowego, a właśnie ta nasza aglomeracja była takim smutnym pustkowiem, jeśli o to chodzi. I dlatego też bardzo mocno trzymamy kciuki za Ślak. Natomiast czy wszystko się podobało? Ja powiem tak, że trzymam kciuki za to, żeby drugi prowadzący, pan Wacław, następnym razem był dużo mniej zestresowany. Bo jednak obstawiam, że trochę go trema tak, no, zeżarła. No i to jest coś, co mogło jakby wytrącić tak, takiego słuchania. Tak, ja pamiętam na przykład moją pierwszą prelekcję na Pyrkonie, to przez dobre 15 minut nie wiedziałem w zasadzie, jak się nazywam, więc to się zdarza. Jak najbardziej trzymamy kciuki za to, żeby później już poszło już z górki jak najbardziej. Bo jeśli chodzi o przygotowanie na przykład tych prezentacji, które mieli oboje prowadzący, to jak najbardziej. Oboje? I jeden, i druga. Oboje. Bo byłoby obaj albo obie. Dobra, już, by wiesz, już tam choroba niszczy mi mózg i w ogóle. Tak. W każdym razie, no i chyba w podstawówce. Dokładnie. Na polskim nie uważałeś. Generalnie prezentacje były przygotowane bardzo fajnie, tylko właśnie tutaj ten jeden taki mały zgrzyt, że jedna osoba bardzo fajnie potrafiła przekazać to, co chciała przekazać, na druga troszeczkę miała z tym problem, ale tak jak wspomnieliśmy, ja uważam, że to był stres i następnym razem będzie z górki. Jeszcze coś? Może trochę za ciepło się tam robiło już w pewnym momencie? Ja to tego nie czułem. Tak, ale to myślę, że z tym już nie ma w zasadzie co zrobić, bo tam nie wiem, czy jest jakieś miejsce na jakieś dodatkowe rzeczy. No latem zobaczymy, jak to będzie. Czy będziemy w stanie tam wytrzymać. Oby Biblioteka Śląska była przygotowana na lato. Jeszcze jakieś przemyślenia na ten temat? Fajnie, że ma to być naprawdę cykliczne. I chyba póki co raz w miesiącu, ale docelowo raz na 3 tygodnie. Tak. No i fajnie, to jest bardzo, bardzo dobry przedział czasowy. Środy ci pasują? Czy wolałbyś na przykład soboty, nie wiem. Nie, wiesz, u mnie jakby ze specyfiką mojej pracy, że albo coś mam, albo coś nie mam, to żaden dzień mi ostatecznie może nie pasować, ale no, znaczy wolałbym w tygodniu niż w weekend. No ja akurat też właśnie chciałem powiedzieć, że środy to jak jako, że... Poza tym środa to jest dzień nowych komiksów, więc idealnie się wpasowuje. Tak, i dla niektórych to jest dzień z Ligą Mistrzów i innymi piłkarskimi wydarzeniami, ale ja i się... mniej ludzi na drogach. Ja się akurat nie interesuję, no okej. Okay. W każdym razie trzymamy kciuki za powodzenie Śląskiej Akademii Komiksu, będziemy się starać tam uczęszczać regularnie. Następna odsłona. A zresztą, co będę mówił, chyba posłuchacie o tym za moment od osób, które są jak najbardziej zaangażowane nie tylko w Śląską Akademię Komiksu, ale też w działalność Strefy Otwartej w Bibliotece Śląskiej, jak i właśnie w zbiory komiksowe, które tam są. I myślę, że teraz możemy oddać im głos.
Jesteśmy dzisiaj w Bibliotece Śląskiej, gdzie będziemy chcieli porozmawiać z organizatorami Strefy Otwartej, gdzie jest dużo komiksów o inicjatywie O Komiks, a także o Ślaku, czyli Śląskiej Akademii Komiksu, której pierwsza odsłona całkiem niedawno miała miejsce. I naszymi gośćmi są w tej sprawie Zuzanna Baron, Waldek Knop. Jakbyście mogli na początku nam powiedzieć, czym się zajmujecie dokładnie tutaj w Bibliotece Śląskiej? I też przy okazji drugie pytanie zadam, ponieważ z tego, co zauważyłem, komiks jest ostatnio bardzo mocno tutaj promowany przez Bibliotekę Śląską. I jak doszło do tego, że ten komiks stał się tak właśnie popularniejszy zdecydowanie bardziej niż jeszcze parę lat temu? Po zmianie dyrekcji w Bibliotece Śląskiej była wśród pracowników burza mózgów i właśnie to komiksy zostały wytypowane jako te, które cieszą się popularnością, ponieważ zauważono, że są często wypożyczane i wśród samych bibliotekarzy są osoby, które się nimi interesują. W momencie, w którym przyszedł pomysł stworzenia Strefy Otwartej, pomyślano, że ważnym miejscem w tej Strefie Otwartej będzie miejsce dla komiksów. Skoro już jesteśmy właśnie przy Strefie Otwartej, to może wyjaśnimy, jak to działa. Strefa Otwarta jest to taka, jak to mówimy, biblioteka w bibliotece, taka troszeczkę nasza wizytówka. Jest to taki właśnie dział otwarty, każdy może wejść, niekoniecznie nawet będąc czytelnikiem Biblioteki Śląskiej, będąc tutaj zapisany. Można wejść wśród półeczek w miłej atmosferze, sobie pooglądać książki, poczytać czasopisma, usiąść wygodnie na kanapie i przejrzeć to wszystko, co mamy. No i tak właśnie naszym sztandarowym takim punktem jest też dział z komiksami, bo cieszy się bardzo dużym wzięciem po prostu. Właśnie też o to chciałem zapytać, bo tutaj już widzieliśmy z Andrzejem, że macie 3 regały z komiksami, jeden z mangą, jeszcze komiksy można spotkać w dziale dziecięcym, ale skoro jest popularność, to cieszy, ale czy są plany na więcej, na przykład w Strefie Otwartej? Są plany na więcej, ponieważ ta strefa ma się rozrastać, to znaczy ma być coraz więcej regałów, coraz więcej półek, coraz więcej ilościowo komiksów przede wszystkim też, bo jak mówię, są bardzo popularne i chcemy już tak mówiąc kolokwialnie pójść w komiksy, żeby jeszcze więcej czytelników tutaj zapraszać, po prostu żeby ludzie przychodzili, oglądali, no i też za tym idzie wypożyczali komiks. I otwarcie Strefy Otwartej notabene to przyniosło wzrost popularności komiksów wśród wypożyczeń, czy raczej jest tak, jak było? Wydaje mi się, że tak, że właśnie ludzie mogąc widzieć na własne oczy sobie tu przyjść i pooglądać, zobaczyć co jest, mówiąc znajomym swoim o takim miejscu, trafili nowi czytelnicy, którzy normalnie może nie chcieli wiedzieć, może na przykład nie wiedzą co o pewnych komiksach, tutaj widząc je na półce, mogą mi wypożyczyć, a tak musieli wcześniej mieć takie informacje, że jest coś konkretnego, żeby wejść do naszego katalogu komputerowego i zamówić. Teraz nie ma takiej potrzeby, można sobie przyjść, zobaczyć coś, odkryć coś nowego i wypożyczyć. To jest na pewno ułatwienie duże dla czytelników. I tutaj też myślę, że warto podkreślić, że Biblioteka Śląska ma takie, można powiedzieć, dość specjalne warunki, jeśli chodzi o komiksy, ponieważ jako jedna z 16 bibliotek wojewódzkich dostaje te komiksy niejako. Aha, nie wszystkie są wojewódzkie. No to właśnie, jakbyś mogła więcej o tym powiedzieć? Biblioteka Śląska otrzymuje egzemplarz obowiązkowy zgodnie z ustawą. Jest jedną z 16 bibliotek. Część z tych bibliotek są bibliotekami wojewódzkimi, bądź też bibliotekami naukowymi. Razem z Biblioteką Narodową na czele, która jest biblioteką na jakby całą Polskę. No i jest to jakby nasz atut i nasza zaleta, ponieważ spora część wydawców przysyła nam i książki, i komiksy, dzięki czemu możemy jakby trafić do większej ilości odbiorców, ponieważ mamy tych komiksów dosyć dużo. Nasz zbiór, myślę, może mieć około 5000 komiksów. W porównaniu oczywiście z takim Poznaniem nie jest to tak dużo, ale patrząc na wojewódzkie biblioteki bądź miejskie biblioteki, z całą pewnością nasz zbiór jest jednym z większych, przynajmniej na Śląsku. I nie licząc Strefy Otwartej, która naprawdę robi bardzo fajne wrażenie, jest też inicjatywa O Komiks. I teraz jakbyś mogła trochę więcej o tym powiedzieć. Tak, celem inicjatywy O Komiks było reklamowanie komiksów w Bibliotece Śląskiej, ponieważ wielu naszych czytelników nie wiedziało do tej pory, że u nas również są komiksy. Biblioteka Śląska jest często postrzegana jako biblioteka naukowa, biblioteka dla studentów czy też naukowców, a to nieprawda, ponieważ
czytelnikiem Biblioteki Śląskiej może być każdy powyżej 13 roku życia, może się zapisać do biblioteki i korzystać z tych zbiorów. Zarówno z komiksów, jak i z innych książek, które mamy tutaj w naszych zbiorach. I właśnie O-Komiks ma na celu promowanie nie tylko komiksów w Bibliotece Śląskiej, ale po prostu komiksów i czytania komiksów. I O-Komiks można znaleźć na Facebooku, Instagramie, gdzieś jeszcze? Instagram i Facebook. Okej. Okay. No to przejdźmy do pierwszego ślaka, czyli Śląskiej Akademii. Bardzo mi się podoba ten skrót. Przyjął się już chyba dobrze. Czy tutaj jak doszło do tej pierwszej akademii? Duże zasługi w utworzeniu powstania jakby inicjatywy ślaku ma profesor Forajter z Uniwersytetu Śląskiego oraz pani Matylda Sęk-Iwanek. To oni tworzyli i działali na pierwszym spotkaniu, na następnych już będą również inni goście. To oni byli pomysłodawcami pierwszego spotkania i pierwszej wizji na pierwsze spotkanie. No, jako że byłaś też na miejscu, to powiedz, ale tak szczerze, jak się podobało? Myślę, że podobało się odbiorcom. Trzeba zauważyć, że było nas całkiem sporo. Myślę, że dla wielu mogło to być zaskoczenie, że tylu ludzi jest zainteresowanych komiksem i przyszło właśnie na to spotkanie i wcale nie wyszli po pierwszych 5 minutach. A czy na przykład oprócz Śląskiej Akademii Komiksu są może w planach tutaj w strefie otwarte jakieś wystawy komiksowe, coś w ten deseń? To znaczy dopiero ruszają takie inicjatywy, więc nie wiemy co organizatorzy i co pomysłodawcy jeszcze wymyślą. Czekamy na jakieś ciekawe inicjatywy, ale na pewno, jeżeli będzie się to rozwijać, to na pewno coś takiego będzie, ponieważ właśnie też chciałem dodać, że ta impreza, ta ostatnia, czyli inauguracja, to była największa frekwencyjnie impreza tutaj w tej strefie otwartej. Jeszcze tylu gości nie mieliśmy na żadnej imprezie, na żadnym spotkaniu, czyli było bardzo udane. Otwarta działa od grudnia, w związku z czym na razie jeszcze pomalutku sobie radzi, bo są spotkania w Bibliotece Śląskiej, które cieszą się też dużym zainteresowaniem, tak jak ślak, natomiast rzeczywiście jest to jedna z większych imprez w strefie otwartej. W strefie otwartej jest dużo komiksów, ale co jeśli na przykład ktoś wydaje komiksy całkowicie własnym sumptem, czy może je jakoś dostarczyć, żeby trafiły do strefy otwartej? Można dostarczyć właśnie do Biblioteki Śląskiej albo do nas bezpośrednio. Oczywiście łączymy do zbiorów. Gdy bardziej czekamy i ucieszymy się z każdej takiej inicjatywy. Do nas już się zgłaszali zresztą, do mnie właśnie, przez O-Komiks twórcy i te komiksy tutaj się również znajdują, ponieważ poprosili, to są oczywiście jedyne egzemplarze, przysłano nam pocztą. I byli zadowoleni i cieszyli się, że mogą też zaistnieć na półkach Biblioteki Śląskiej, z czego my się również cieszymy, że wiedzą, że u nas ich komiksy będą wypożyczone. No to właśnie tak już może słowem podsumowania. Mamy pierwszą Śląską Akademię Komiksu za sobą, no to może teraz Śląski Festiwal. No cóż, piękne plany, tak? Zapraszamy, jeśli panowie mają pomysły, możemy coś wspólnie w tę stronę zadziałać. Dobrze, a kolejne spotkanie Śląskiej Akademii Komiksu już jest termin? Czy... Na razie po cichu mówi się o 26 czerwca, a o spotkaniu prawdopodobnie będzie gość. Dobrze, więc dziękujemy za rozmowę. No to pamiętajcie, żeby też O-Komiks śledzić sobie na Instagramie i na Facebooku i na różnych innych fajnych rzeczach. Mm-hmm. I co? I jajco. Tak, a za nami... Komiksowa Warszawa, na której nie byliśmy, ale coś tam się rzeczy jakieś zadziały z tego, co słyszałem. Jak będziecie tego słuchać, to też Comic Con, na którym też nie byliśmy. Krzyżka nie wpuszczają. Ja się może nie będę wypowiadał tak. Ale wróćmy do tego, co jest istotne, czyli Komiksowa Warszawa. Przede wszystkim pojawiły się różne zapowiedzi. No dobra, przede wszystkim, co ja pierdzielę. Najważniejszą rzeczą, która tam się wydarzyła, to było rozdanie pewnych nagród, o których wspomnimy, jak tylko znajdziemy połączenie z internetem. Ale co tu dużo mówić? Nagrody zostały rozdane. I na przykład w kategorii debiut wygrały obiecanki Agnieszki Świętek, prawda? I tutaj ja jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany z tego wyboru. Natomiast w innych kategoriach przyznam się szczerze, że nie trafiałem, jeśli chodzi o zwycięzców. Tak? Tak.
Ale może przeczytajmy listę zwycięzców, bo podejrzewam, że jeszcze nie? Okej, dobra, jeszcze przeciągam. To w takim razie powiemy sobie o zapowiedziach, a później sobie powiemy o nagrodach. To twoje Wi-Fi, co się tutaj ostatnio szaleje. No to co, zapowiedzi. Ja chciałbym zacząć... Dobra, najlepszy komiks polski, pan Żarówka. Tak jest. Wojciech Wawrzyk. Tak jest. Najlepszy komiks zagraniczny Pantera, Brecht Evans. I to jest rzecz, którą muszę koniecznie w końcu przeczytać, bo... Nie, odgrażałeś się na podsumowaniu roku, że nie będziesz czytał. No, a jest maj. Dokładnie. Najlepszy polski komiks dziecięcy, Malutki Lisek i Wielki Dzik Tamtędy, Berenika Kołomycka. Najlepszy scenarzysta, Anna Krztoń, Weź się w garść. Jest. Najlepszy rysownik, Daniel Chmielewski, ja, Nina Szubur. Jaki był zadowolony na zdjęciach, widziałeś? I najlepszy debiut, Agnieszka Świętek, Obiecanki. Tak jest. I tutaj, tak jak już wspomniałem wcześniej... No i wszystkie są spoko. Ja nie trafiłem w nic. Nasz Panter jeszcze nie czytał. Tak, ja nie trafiłem, jeśli chodzi o moje typy, bo przed komiksową Warszawą parę dni pojawiła się lista nominowanych. Gdzieś tam sobie pozaznaczałem, komu ja bym, że tak to bym przyznał te nagrody, gdybym był najważniejszy w jury, ale okazało się, że tylko w kategorii debiut trafiłem, tak na dobrą sprawę, ale to nie oznacza, że jestem nieusatysfakcjonowany. Aczkolwiek muszę przyznać, że jestem na przykład bardzo mocno zdziwiony, nie że mi to przeszkadza, podkreślam, nagrodą dla Anny Krztoń za Wejście w garść, które cholera też jeszcze nie przeczytałem. Może no to może dlatego jesteś zdziwiony. Właśnie, nie komentuj rzeczy, jak jesteś do tego... Tak, tylko po prostu rzadko się zdarza, tak mi się wydaje, że rzadko się zdarza, żeby tak na dobrą sprawę debiutantka, jeśli chodzi o wielki, prawdziwy komiks, a nie jakieś tam głupie ziny, nie? W cudzysłowie to oczywiście powiedziałem, żeby od razu... Tak ci ktoś wytnie bez cudzysłowa. Dobra. Tyle będziesz miał. Okej, dobra. Że, prawda, tak można powiedzieć, debiutantka od razu taką nagrodę zdobyła. Nie w kategorii debiut, prawda? Tylko od razu jako scenarzystka. Dla mnie dużym faworytem, najważniejszym faworytem, największym faworytem dla mnie była jednak... Ta małpka poszła do nieba, Gosi Kulik, jako scenarzystka. No tutaj mówię, nie trafiłem, w innych kategoriach też nie trafiłem, ale oczywiście gratulujemy, jak najbardziej. Panterę trzeba nadrobić, Weź się w garść trzeba nadrobić. Mhm. Ty też tego jeszcze nie przeczytałeś, więc tam nie patrz na mnie z góry. Ale już sobie ogarnąłem. Tak? Ha! A, kurczę, masz ty, to mi teraz głupio, ale to mi pożyczysz w takim razie. Pożyczysz, prawda? Zobaczę, bo to nie moje, ja pożyczam. Okej, okay, no ale to pożycz dalej. Ja Weź się w garść już się nie da kupić. No właśnie. Z wyjątkiem tam drugiej ręki, no bo się jeszcze ludzie nie kapnęli na grupach, że... i po co to mówię? No właśnie, to jest problem. Właśnie dokładnie dlatego ja tego jeszcze nie przeczytałem. No. To jest wasza wina, nie moja wina. Wasza, wszystkich was. Ja jestem niewinny. Mi się należy. No ale cóż, generalnie oprócz tych nagród na komiksowej Warszawie podobno było fajnie. Pojawiły się jakieś katalogi. Jeśli chodzi o zapowiedzi, no to przejdźmy do tychże katalogów. Pojawił się też Kajko i Kokosz, nie? Który tak, tam tak. Się cieszył dużym zainteresowaniem i zostanie u nas zrecenzowany, jak go przeczytamy. Będzie ponoć bardzo fajny. Ponoć się udało, ja trzymałem kciuki, chciałem kupić na Gildii parę dni temu. Gildia mi powiedziała, wal się. Parę dni później okazało się, że wszystkim innym powiedziała, nie walcie się, więc ja czuję się przegrany w tym tygodniu, jeśli chodzi o kupowanie komiksików. No ale dobra, przejdźmy do tych katalogów wreszcie. I co, zaczniemy od katalogu Mucha Comics, który ukazał się już parę dni przed komiksową Warszawą. To, co mi się w katalogu niezmiennie podoba tego wydawnictwa, to są okładki, które są nietypowe, ale dzięki temu te katalogi jak najbardziej rzucają się w oczy. Marcin Rustecki jest autorem grafiki. No i w środku to, co też mi się rzuciło w oczy w tymże katalogu, to jest to, że tym razem Mucha Comics tak troszeczkę się zabezpieczyła, jeśli chodzi o spełnianie... Przybliżone daty premier. Tak, jeśli chodzi o spełnianie zadeklarowanych dat premier, to tym razem mamy tutaj dużo kwartałów, niekoniecznych niekonkretnych miesięcy, co właśnie kwartałów. Pierwsza strona na przykład tegoż katalogu Black Magic, Czarna Magia, tom pierwszy, premiera, czwarty kwartał. Co oznacza, że może być w październiku, listopadzie, grudniu, a najpewniej będzie gdzieś w lutym. No ale ten Black Magic, Czarna Magia, tom pierwszy, to jest jedna z kilku nowości, które zostały zapowiedziane na kolejne miesiące. W przypadku Black Magic już o tym od jakiegoś czasu wiedzieliśmy. Ja tą serię znam. Niekoniecznie jestem jej wielkim fanem, ale jest fajna, na pewno pod kątem graficznym. I czekam na kolejne zeszyty w USA-u, bo to na razie się ukazało bodajże 10 czy 11, że są dwa tomy, jak dotąd wydane w Stanach, i coś jakoś tak, można powiedzieć, cisza. Mhm.
Natomiast to, co mega mnie też cieszy i trzymam kciuki za to, żeby się te wszystkie terminy zadeklarowane potwierdziły, to jest zakończenie Czu wreszcie. Po wielu, wielu latach, tom 11 w czerwcu już, lada moment się powinien ukazać, tom 12 we wrześniu. Ja jak najmocniej trzymam kciuki, żeby to się udało. No, 12 tomów, najdłuższa seria Muchy w historii, jak dotąd. Mhm. O ile saga się w końcu nie ruszy z tym swoim wydawaniem się, to jest jak na razie zdecydowanie najdłuższy cykl od Muchy. Kryminal, tom pierwszy już się ukazał, tom drugi w czwartym kwartale. Polecam niezmiennie, nawet w ciemno, nie czytałem jeszcze polskiej edycji, ale Kryminal jest przecudownym komiksem. Mhm. I co tam dalej widzimy? No, mnie bardzo cieszy, że będzie dwa kolejne tomy Hrabstwa Harrow, tom szósty w czerwcu, tom siódmy w czwartym kwartale. Pojawią się też nowe tomy Descendera w trzecim i czwartym kwartale, tom czwarty i piąty, Gideon Falls, to jest drugi kwartał i czwarty kwartał, czyli jedynka już wyszła? Jeszcze się nie ukazał. Drugi kwartał. No to jeszcze jest czas. Jeszcze jest czas w takim razie. Hack Marka, to nieważne, bo Mark Miller. Znaczy, jeśli chodzi o Gideon Falls, to ja się też mega jaram tym komiksem. Mm-hmm. Kupiłem sobie pierwszy tom w oryginale swego czasu. Mucha go zapowiedziała po polsku tydzień później, bo tak oczywiście się rzeczy dzieją, tak jest naturalna kolej rzeczy. Należy ci się. Tak, należy mi się. I powiem, że po pierwszym tomie jestem mega zadowolony, więc jaram się. I graficznie, no po prostu cudo, ale Andrea Sorrentino. Cud, miód, orzeszki. Co by nie robił dla Marvela, DC czy gdziekolwiek, to jest po prostu piękne. Co tam dalej? Coś, co mnie interesuje, sobie tutaj przeskoczę stronę dalej tak naprawdę, czyli New X-Men tom pierwszy w czwartym kwartale. To jaranko, bo to jest coś, co i tak chciałem kiedyś sobie zebrać. Ja myślałem nawet nad omnibusem, no ale że wyjdzie po polsku, to trzeba wspierać po polsku. Czwarty kwartał, tak. Tutaj powiem tak, wtrącę się do New X-Men, bo też mnie to jak najbardziej interesuje. Aczkolwiek to, co powiem, usiłuję sobie zebrać zdania. Jeśli chodzi o Astonishing X-Men czy Uncanny X-Force, to Mucha wydawała, jeśli dobrze kojarzę, oczywiście dwa tomy w jednym tomie. W przypadku Astonishing X-Men na pewno, w przypadku Uncanny X-Force nie jestem do końca pewien, jeśli się mylę, to walcie w komentarzach jak najbardziej. Natomiast opis pierwszego tomu New X-Men tak sugeruje, że to nie do końca jest jakiś podwójny tom, więc jestem, no tutaj jest 7 zeszytów. I 8 i annual. 8 i annual, więc to może być podwójny tom, ale wcale nie musi być podwójny tom. Zależy, jak duży był ten annual. No właśnie, to jest pytanie. Więc tutaj jak ktoś... Albo to jest taki, wiesz, półtora tom, że nie dało się wydać podwójnie z tym annualem na przykład. Mhm. No w każdym razie, jeśli ktoś coś wie więcej, a my z chęcią się tego dowiemy, to też walcie w komentarzach. Co tam jeszcze ciekawego widzisz? Nic. Nic, okej, okay, dobra. Nie, znaczy nie, no Jessica Jones, fajnie, że wychodzi, bo to jeszcze... Ponoć nie jest tak fajny jak Alias? No nie jest tak fajny jak Alias, ale jest okej, moim zdaniem. Moonshine, Księżycówka, tom drugi w trzecim kwartale. Warto wspomnieć, że pojawiła się zapowiedź gry Moonshine, którą będzie robiło polskie studio. Nie znam nazwy, absolutnie, ale szacun, nie? Mhm. Co my tutaj jeszcze... Ale z tych innych rzeczy, które są naprawdę fajne, cię pewnie cieszy Saga, tom dziewiąty. Ale tam, to co jest troszeczkę wyżej na tym kwartale. Twardziel, oj, tak. Jeff Lemire, król świata. Dokładnie. Premiera, czwarty kwartał. Zobacz, jak go jest dużo w tym roku w najróżniejszych wydawnictwach. Przed Łodzią. No, podejrzane, nie? Nie, to się... już tak mówiliśmy o Jasonie, a Ronnie nie przyjechał. Dokładnie. Jeff Lemire raz miał przyjechać, to musiał wulkan wybuchnąć. Dokładnie. Więc trzymamy kciuki za to, żeby w tym roku żaden wulkan nie wybuchał. Natomiast no zobacz, właśnie jest Gideon Falls, jest Descender, jest... A i są oczywiście jeszcze wszyscy moi bohaterowie, to Ćpunę, Eda Brubakera, tak. I z rysunkami Shona Phillipsa. Tak, tak. To będzie, też fajnie. To będzie cieniutki, jeśli chodzi o objętość, komiksik w bardzo grubej i twardej oprawie. Jak już kilka razy wspominałem, nie jestem wielkim fanem takiego wydawania komiksów, ale Mucha ma swoje zasady. Ostatni tom Uncanny X-Force niedawno się ukazał, Wicked Divine, kolejne tomy, trzeci, czwarty kwartał. No Saga, tom dziewiąty, myślę, że oni specjalnie przeciągali wydanie tego tomu dziewiątego, bo dziesiąty będzie kuźwa za dwa lata albo coś w ten deseń, jak tak dalej pójdzie. No ale wracając do Jeffa Lemira, dużo jest go u Muchy, dużo jest go w Egmoncie. Mamy go też w innych wydawnictwach, bo na przykład Podwodny Spawacz od Kabum się nie
niedawno pokazał, czy Krwawy strzał, prawda, Bloodshot odrodzenie. No jest dużo tego scenarzysty i są to w większości bardzo dobre komiksy. Jeszcze raz polecam Gideon Falls, które już niedługo. Natomiast też parę zapowiedzi na drugą połowę roku ujawniło wydawnictwo Scream Comics. I tutaj jeśli chodzi o taką bombę, którą zrzucili, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest najciekawsza zapowiedź z tego, co zostało ujawnione, to jest wydanie Kabuki. Od naprawdę wielu, wielu lat mówiło się o tym, że no, to jest taka rzecz, którą naprawdę trzeba by w Polsce w końcu pokazać. I jest zapowiedź od Screamu i co ciekawe, jest to zapowiedź w tej takiej turboekskluzywnej linii, która tam w wydawnictwie Scream jest już, można powiedzieć, nawet jego znakiem rozpoznawalnym. Przynajmniej wydaje mi się, że tak. I z tego, co słyszałem, oczywiście to jest tylko zasłyszane gdzieś tam w internecie, jeżeli coś przekręcam ponownie, walcie w komentarzach i poprawcie mnie, to ma być wydanie Library od Dark Horse'a, które będzie Library, a nie będzie udawać Library. Więc spodziewajmy się tego, że po kieszeni trzepnie nas to naprawdę porządnie, ale to będzie też komiks, który będzie jak najbardziej wart wydania tych pieniędzy. Tutaj z innych rzeczy, które rzuciły mi się w oczy, pominę rzeczy, które nie są amerykańskie, bo powiem szczerze, jeśli chodzi o ofertę Screamu, to tak na dobrą sprawę trafiają do mnie tylko te amerykańskie zapowiedzi jak dotąd. I tutaj na przykład z rzeczy, które wydają się ciekawe, to jest Aliens Dust to Dust, które ponoć jest jednym z najlepszych komiksów z Alienami, a Alieny zawsze w serduszku od czasu TM Semiku, no od czasu filmów oczywiście, ale komiksowe Alieny od czasu TM Semiku na zawsze w serduszku i co jakiś czas tak się rozglądam w tej ofercie Screamu, oni tam mają dużo i Alienów i Predatorów, bo jest też zapowiedź na przykład Dead Orbit, jest zapowiedź Predator Łowcy tom drugi, tylko że nieraz słyszę, że no nie wszystko co Scream ma w swojej ofercie z tych komiksowych franczyz jest jakieś fajne, więc tak sobie podpytuję nieraz i te Dust to Dust ponoć ma być naprawdę fajne. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to tutaj Scream jest konsekwentny jak najbardziej i przeczesuje ofertę wydawnictwa Dark Horse, ale to dobrze, bo Dark Horse jest spoko wydawnictwem jak najbardziej. Tutaj mamy na przykład w zapowiedziach kolejny Tomb Raidera, ale są też takie komiksy jak Blackwood, Briana Wooda, jak... czy ja czegoś nie mylę? Nie, to Channel... Oczywiście, że mylę. Channel Zero jest Briana Wooda. A skoro Brian Wood i Becky Cloonan jako rysowniczka, czyli ten sam zestaw od co miejsca, od wydawnictwa komiksowego, ten sam zestaw twórców, to ja już jestem automatycznie jak najbardziej zainteresowany. Blackwood też jest, jeśli wierzyć opisowi, okładce przykładowym stroną, które znalazłem w internecie, zapowiada się bardzo fajny komiksowy horror. Tutaj scenarzystą jest Evan Dorkin, który zebrał kilka Eisnerów. I jest to o tyle ciekawy komiksowy horror, bo na stanowisku rysownika jest Weronika Fish. A Weronikę Fish można kojarzyć z komiksów Sarchim na przykład. Więc to może być ciekawe graficzne doświadczenie i też jestem jak najbardziej zainteresowany. Jest też komiks na przykład Spill on Wheels, też z Dark Horse'a. Jest komiks Super Hero Girl, który też jest z Dark Horse'a, więc ja tutaj ufam, że zostały wyciągnięte fajne rzeczy i jestem jak najbardziej większością z nich zainteresowany. Wciąż się zastanawiam, dlaczego nikt nie sięga po Coldera. Trzeba to nadrobić. Ktoś musi to w końcu nadrobić. Sięgnijcie po Coldera. Błagamy. Tak, niech ktoś to wyda. Niech ktoś to wyda. I co, z takich zapowiedzi, które się gdzieś tam pojawiły w trakcie komiksowej Warszawy, tuż przed czy tuż po niej, jeszcze chyba warto wspomnieć o tym, że na oficjalnej stronie, facebookowej stronie Taurusa się jeszcze to nie pojawiło, ale ponoć wreszcie mamy się doczekać latem kolejnego Lazarusa. Po naprawdę długim czasie oczekiwania. Trzymamy kciuki za to, żeby tym razem się w końcu udało. Trzymamy też kciuki za to, żeby żywe trupy się ruszyły.
żeby się ożywiły troszeczkę na naszym rynku. No i ogólnie za Taurusa trzymamy kciuki, żeby też się troszeczkę rozruszał, bo w tym roku na razie tak trochę licho, ale, ale tak jak mówimy, jest jeszcze druga połowa roku, można dużo rzeczy fajnych wydać. A skoro jest już maj, a w zasadzie jest już czerwiec, my nagrywamy jeszcze w maju, ale wy to usłyszycie w czerwcu, to jest za nami finał sezonu serialowego. Ja ci się tylko wtrącę tutaj i powiem szybko o serialach, żebyś zdążył złapać sobie trochę oddechu, bo w sumie całkowicie pominęliśmy informację, która mnie osobiście bardzo cieszy. Mhm. Mianowicie studio Ego Film dostało od PISF-u, czyli Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dotację w wysokości 390 tysięcy złotych, co by zrobili serial animowany o Kajku i Kokoszu. Scenariusz tworzy Maciej Kur i Rafał Skarżycki. Nad wyglądem będą czuwać Piotr Bednarczyk i Sławek Kiełbus, a reżyserią czyli zajmie osoby, się... osoby, które się zajęły nowymi przygodami, tym najnowszym tomem. Królewska, no tak, chociaż Rafał Skarżycki nie pracował. Ale chodzi ci Sławek Kiełbus, wygląd. Maciek Kur To jak najbardziej. Piotr Bednarczyk, tak? Mhm. Królewska Konna, tak? Tak dokładnie tak się nazywa ten tom, który wkrótce zrecenzujemy. Mhm. A reżyserią zajmie się Leszek Nowicki, on robił animację do Wilka Superbohatera. No to co, no to czekamy, bo fajnie. Tak jest. I ciekawe, czy się też doczekamy w końcu tego filmu Osiedla Swoboda, który też kiedyś tam dostał jakieś dofinansowanie, prawda? Coś tam się dzieje, ciekawe. Nie wiem, doczekamy się Hardkoru 44 od tego? No. Czasem się dzieje tak, że coś nie powstaje, no i trzeba się z tym pogodzić, bo to bardzo różnie wygląda. Mhm. Natomiast fajnie, że ta animacja ma szansę powstać. Jego film zrobiło też i Żubra Pompika chociażby, który przecież był super. Tak? Tak jest, był, jest i będzie. Nawet dostał przedszkole. Tak, tak. Przedszkole imienia Żubra Pompika. Dokładnie. Nie wiem, czy można osiągnąć coś więcej. No, mogą chyba zrobić tylko figurki z ciebie. Znaczy, no nie, to mogłoby się skończyć, bo więcej nie osiągniesz na pewno. Mhm. Ale figurka przedstawiająca ciebie jest chyba takim ostatecznym. Albo jak cię Dalaj Lama zaprosi. Albo jak nie nazwą ulicę moim imieniem, to raczej musiałbym umrzeć do tego czasu. Nie, to takich rzeczy nie mamy w planach. Ja to bym sobie nawet jakąś ulicę mógł podciągnąć pewnie gdzieś ze swoim nazwiskiem. Tak czy siak, liczymy bardzo na tą animację. Fajnie, że coś takiego się pojawi. No i oby to była ta seria, która nie umrze, bo dużo wspaniałych rzeczy, które stworzyły się u nas, no umarły, niestety. I cieszę się, że Fundacja Kreska potrafi działać i nie kończy się to tak, jak skończył się łódzki semafor z zajęciem komorniczym. Bo to... no dobra, nieważne. Kibicujemy. Ursus też niedługo padnie, ale to z innej beczki. Trochę z innej beczki. Mhm. Liczymy też oczywiście bardzo na ten bieszczadzki park zabaw. Tak. Kajka i Kokosza. Tak, więc wtedy rzucenie wszystkiego i wyjazd w Bieszczady stanie się absolutnym obowiązkiem. No, to się cieszymy. A teraz sobie opowiedz o tych serialach. No ale co ja będę opowiadał? Ty Doom Patrol dalej fajny? Doom Patrol się skończył pierwszy sezon, jest przecudowny finał i jejku, no jeżeli sądzicie, że ten serial ma jakieś granice przyzwoitości w zaskakiwaniu, to się mylicie po prostu, bo to jest naprawdę niesamowite, co tam się odpierdzielało, bo ach, tylko że Andrzej obejrzał jak dotąd 3 odcinki, to nie będę mu tam spoilerował w takim razie, ale powiem tak, no jeżeli chodzi o Doom Patrol, to po tym pierwszym sezonie nie wiem, czy po prostu jeszcze jadę na jakimś mega hura zadowoleniu, jeśli chodzi o poziom tego serialu, ale moim skromnym zdaniem to jest w chwili obecnej najlepszy serial DC, jaki w ogóle powstał kiedykolwiek, aktorski. Dobra. I będzie trudno go przebić, tak? Jeśli, tak, aktorski, podkreślam, aktorski. Dotąd miałem takie zdanie o, co może być kontrowersyjne oczywiście dla wielu osób, że tym najlepszym The Best Of było Gotham. Bardzo szybko się okazało, że mój król z mojego tronu został zrzucony. Doom Patrol okazał się być mega dobrym serialem, co jest dla mnie też tym większym zaskoczeniem, że Titans, które było wymykające się pewnym standardom,
no, nie zwiastowało tego, że Doom Patrol może być aż tak dobrym serialem. I bardzo się cieszę, bardzo pozytywnie mnie to nastawiło do Swamp Thinga, którego zwiastun obejrzeliśmy sobie przed nagraniem. Jeszcze raz, w moim przypadku jeszcze raz, Andrzej pierwszy raz. I Swamp Thing też zapowiada się całkiem nieźle, przynajmniej moim zdaniem. Nie wiem, jakie są twoje odczucia, jeśli chodzi o ten trailer, który widziałeś? Może być spoko. Mm. Tutaj mam bardzo dobre przeczucia, jeśli chodzi o główną bohaterkę tego komiksu, ponieważ serialu. Na podstawie komiksu. Ponieważ nowy serialowy Swamp Thing ma być przede wszystkim historią skupioną na Abby Arcane, którą... To też jest zdecydowanie łatwiejsze do wykonania... No budżetowym oczywiście, tak, ale też... Ale też historia może być ciekawsza, bo o sobie niż wywalić cały budżet, który pewnie jest... ograniczony przez różne rzeczy na CGI, żeby robić Swamp Thinga, nie mówiąc o tym, ile trzeba by wywalić na Swamp Thinga, jeśli on ma być w ogóle bez CGI. Tak, właśnie, bo tutaj trzeba podkreślić, że jeśli chodzi o przecieki z planu, które czasem są niepokojące, zaraz o tym powiem, ale czasem są jak najbardziej ciekawe, no właśnie Swamp Thing, w którym aktor, który będzie grał Swamp Thinga, potwora z bagien, nie Aleka Hollanda, on jest w kostiumie, on nie jest jakoś komputerowo zrobiony, tylko to jest przede wszystkim tylko i wyłącznie kostium i właśnie robota speców od tej dziedziny. Jejku, jak to się nazywa? Kostiumologowie? Nie. Grafowie. No właśnie, dziękuję. No, ale tam głównie akurat charakteryzacja. No, charakteryzacja. Tego słowa mi brakło. Dziękuję raz jeszcze. Jeśli chodzi o Swamp Thinga, to jedyne, co się może rzucać cieniem na całkiem fajne zapowiedzi tego serialu, to są informacje, które się pokazały jakieś dwa miesiące temu, może troszeczkę mniej, gdy nagle skrócono sezon z 13 odcinków do 10 odcinków i tam trzeba było dużo rzeczy przemontować, troszkę coś tam dokręcić i żeby finał miał jakiś sens, prawda? Albo się kapnęli, że 13 odcinków posiada 3 zapchaj dziury. No może być tak, ale może być też właśnie jakieś... No przekonam się, jak wyjdzie. Generalnie nie? To... właśnie zauważyłem, to jest już chyba jakiś, jakby to powiedzieć, tradycja DC Universe, które istnieje bardzo krótko, że ani jeden serial, który jak dotąd się ukazał, nie miał tylu odcinków, ile miał mieć. Bo Titans miał mieć 13, a okazało się, że jednak po 12 odcinku stwierdzono, ej, to jest finał serii, to jest finał, do widzenia. Doom Patrol miał mieć 13, ostatecznie stanęło na 15, bo było najwyraźniej tak fajnie, że im dodano aż 2 odcinki i muszę powiedzieć, że ani jeden odcinek Doom Patrolu nie jest niepotrzebny. I to jest też mega fajne. Natomiast w przypadku Swamp Thinga uwalono 3 odcinki. Zobaczymy, co spotka Stargirl. Może, nie wiem. O, no to że rzeczywiście co, ciekawe, co będzie ze Stargirl. Po tym, że tam już ogłoszono chyba z 30 aktorów do różnych ról, podejrzewam, że może tam być ciasno. No. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o seriale, to które... ja tylko do Doom Patrolu dodam, że jeśli do tej pory nie mieliście okazji obejrzeć serialu, to on pojawi się 5 czerwca na platformie HBO Go i z innych komiksowych seriali 1 czerwca pojawi się Legion, oba sezony i jeszcze dnia 13 czerwca zacznie się drugi sezon Kryptona. Tak jest, na HBO go od razu będzie? Tak. O, to spoko. No, to fajnie, to przynajmniej będę bardziej będę mógł się oficjalnie obnosić z tym, gdzie oglądałem te seriale. No i też czekamy na trzeci sezon Legiona, który będzie też sezonem ostatnim. Niedawno się pokazał zwiastun, też widziałem, i kolejny zwiastun, bo to już był chyba drugi albo trzeci, w którym tym razem rolę główną odgrywał pewien łysy jegomość na wózku, który w tym serialu łysy jeszcze nie będzie, ale będziemy mieli w trzecim sezonie Charlesa Xaviera, więc ta historia naprawdę zmierza do najprawdopodobniej dość ciekawego finału. No trzymamy kciuki, bo te dwa sezony dotychczasowe Legionu były naprawdę wizualnie zarąbiste. Tam troszkę miałem przy drugim sezonie wątpliwości, czy aby na pewno ten sezon powinien mieć aż tyle odcinków, ale no każdy z nich oglądało się przecudownie. Jeśli chodzi o inne seriale komiksowe, które niekoniecznie są tym razem z Marvela czy z DC, to chciałbym wspomnieć o drugim sezonie Happy, który jest dużo gorszy od pierwszego sezonu. Niestety tam widać już, że brakło tego Granta Morrisona i materiału, na którym można się
oprzeć. Jest to dalej zabawny, jak najbardziej zabawny i absurdalny momentami zestaw, serial, ponieważ w jednym z odcinków tam jestem troszeczkę do tyłu, chyba w czwartym czy w piątym możemy na przykład obejrzeć scenę, w której główny bohater bije się z emerytami nazistami w Domu Starców i jest to jeden wielki tańczony układ, ponieważ w pewnym momencie pojawia się muzyka i bohaterowie zaczynają tańczyć i jest to ciekawe doświadczenie. Natomiast jednak jako całość Happy jest dużo słabsze od pierwszego sezonu. Trzymam z kolei kciuki bardzo mocno za to, że seria stacja sci-fi się ogarnie i zapowie drugi sezon Deadly Class. Ponieważ jak dotąd tego nie zrobiono, a pierwszy sezon tego serialu był bardzo fajny, tym podobał mi się jak najbardziej. Dużo czerpano z komiksu, troszeczkę dodano od siebie, aktorzy się w pewnym momencie naprawdę fajnie zaczęli odnajdywać w tych rolach. Można było troszeczkę narzekać na to, że niby mamy szkołę tam, prawda, 16-18-latków, a większość aktorów prawdopodobnie jest pod 30, ale nieważne, młodo wyglądają. Ale to, co nakręcono tam bracia Russo na producentce siedzieli i całkiem fajny serialik się ukazał. Trzymam kciuki za to, żeby go jednak przedłużono. Z takich rzeczy, o których warto jeszcze wspomnieć i nawet ty się tutaj teraz wypowiesz. Zwiastun Watchmen. A spoko. No, taki... Wypowiedziałem się, taki, jak diabli. Taki w klimacie można to powiedzieć. Taki, że zachęca cię, żebyś to obejrzał. Mhm. Co wcale nie jest takie łatwe w dzisiejszych zwiastunach. Znaczy, nie, co nie jest takie częste przy dzisiejszych zwiastunach. Mhm. I tutaj powiem szczerze, że zauważyłem oczywiście po pokazaniu tego zwiastunu przez HBO, że wiele osób, wiesz, nie, za żadne skarby, bezczeszczą mura, nie obejrzę, nie? Kurczę, no wiesz, nie wiem, ci policjanci z tymi żółtymi skarpetami na ryjach, kurczę, tak mi się podobają, że ja na pewno to obejrzę, no to nie ma bata, żebym nie sięgnął po Watchmen, jak się w końcu ukaże ten serial. Trzymam kciuki za niego, żeby pokazał tym wszystkim ludziom, którzy mówią nie, że jest naprawdę, że da się zrobić fajną historię w tym świecie. Mhm. Ale to też jest temat, który chyba wielokrotnie wałkowaliśmy, że No nie wiem, czy dla twórcy może być coś fajniejszego, z wyjątkiem ostatniego życia zapewne, jak tworzysz postaci, które stają się jakby, wiesz, ikonami i po prostu ludzie tworzą z nimi różne inne rzeczy. Mhm. I według mnie to w Watchmenach jest super, że oni się jakby tak zakorzenili w tej kulturze. A co do bezczyszczenia mura... No jak ktoś tak uważa, to niech nie ogląda. No, nie, no to jest ciekawy wniosek po dwuminutowym zwiastunie, prawda? Znaczy wiesz, Alan Moore i tak pewnie pluje jadem. Na pewno. Ale to nie ma się co przejmować. Tak samo było, jak pojawiło się Before Watchmen. Co Brian Azzarello wtedy powiedział nam w czasie wywiadu, że on miał pomysł na scenariusz i go zrobił, a Alan Moore... czego byś nie zrobił i tak będzie niezadowolony, więc po prostu Alan Moore jest trochę taki jak sumienie perfekcjonisty, że niekoniecznie trzeba go słuchać, że się przydaje, ale niektóre opinie powinien zostawić dla siebie. A Watchmenów chętnie zobaczę. A to, że kogoś, wiesz, ciśnie z tuleja, że kogoś bezczeszczą, to no trudno. A skoro już jesteśmy przy ciśnięciu. Okay. Nie, słyszałeś przypadkiem albo widziałeś zwiastun Batwoman? Nie widziałem. No, zwiastun jest, powiem szczerze, taki sobie. Mm-hmm. Jakoś mnie nieszczególnie mocno jara perspektywa tego, że kolejny serial z CW będzie kolejnym serialem z CW, ale kurczę, co tam się dzieje, człowieku? O, pole... Jest lesbijką też w serialu? No pewnie, że jest. No, wiesz, niczego nie można być pewnym. Bardzo mi się nie podoba to, że twórcy serialu tak mocno w tym zwiastunie podkreślają, że to jest kobieta, to jest w dodatku lesbijka. Tam jest mało tego, że ona jest bohaterką, nie? Ona jest przede wszystkim, a to jest kobieta. No i wiesz, mi się to po prostu nie podoba w tym zwiastunie i nie zachęca mnie to do oglądania, ale to nie oznacza, że zaraz pierdzielnę łapkę w dół na YouTubie. Tam jest mega dużo już łapek w dół, podejrzewam, że już... Sprawdzam. Jak ja sprawdzałem, było 230 tysięcy, więc ale to było tydzień temu, więc przypuszczam, że już leci pod 500 000. No, a
co się dzieje w komentarzach jest przecudowne, znaczy przecudowne, przepraszam, to jest bardzo złe określenie, po prostu ja się... Ten, co DC wrzuciło, tak? Tak, prawdopodobnie. 416 tysięcy wyświetleń. 15 tysięcy łapek w górę, to, 29 tysięcy łapek nie, w dół. To nie ten w takim razie, bo mówię, na pewno było 230 tysięcy. Musiałbyś szukać czegoś na kanale CW. Tak, na kanale CW okay. Raczej. 4 miliony wyświetleń, tak. 74 tysiące łapek w górę. Tak. 358 tysięcy łapek w dół. Tak jest. Więc a lekturę komentarzy to ci raczej polecam na, nie wiem... Najpierw sobie zjedz coś na uspokojenie i to w dużej ilości, a potem dopiero można czytać te komentarze, po prostu co tam się dzieje, to jest kolejny powód na to, żeby chcieć, żeby ludzkość wyginęła jak najbardziej, co jest w sumie smutne, bo wtedy i my byśmy wyginęli, ale no nieważne. A warto. No, warto się poświęcić. Jeszcze z takich innych rzeczy, które obejrzałem, oglądałem, bądź stwierdziłem, że w końcu to pierdzielę. Mój kolega Damian Maksymowicz z DC Maniaka, twój kolega zresztą też, po 5 sezonach powiedział, że Flasha z CW nie będzie już oglądał. Ja, jakby to powiedzieć, odpowiedziałem mu tylko o 3 lata za późno. Takie jest moje wrażenie, jeśli chodzi o ten serial, ale na przykład Arrow to jest z kolei moja toksyczna miłość i po tych 7 sezonach wciąż uważam, że ten serial nie jest aż tak zły, jak ludzie mówią i media malują. I ten 8 sezon, który będzie finałem i będzie mieć 10 odcinków, zdaje się, no czekam z ciekawością, zwłaszcza, że w serialach CW obecnie były zwiastuny Kryzysu na nieskończonych ziemiach. Tam w finale każdego serialu się pokazywał monitor. Postać, która się nazywa monitor, nie że jakiś monitor, żeby była pewność. On już się pojawił w tym tegorocznym crossoverze, który się nazywał Elseworlds. I zdecydowanie coś tam się będzie działo w tym przyszłym sezonie. Wydaje mi się, że Legends of Tomorrow też będą seriale, też to będzie serial, który się skończy w najbliższym sezonie, bo no nie wierzę w to, że CW będzie ciągnąć w jakąś nieskończoność serial, który przyciąga tam ledwo 800 tysięcy widzów, ale Arrow jeszcze mniej, więc tutaj decyzja wydaje się być oczywista. No na finał Arrowa sobie czekam. Wydaje mi się, że jednak należy się odrobinka szacunku dla tego serialu, który tak na dobrą sprawę sprawił, że DC Comics w kwestii seriali bardzo mocno się otworzyła. Bo pamiętasz, jak były tajemnice Smallville, tudzież Smallville, bo niektórzy bardzo nie lubią tego polskiego tytułu. To był serial, który miał 10 sezonów. 10 lat się ukazywał regularnie, tam chyba nie było przestojów ani krótszych sezonów. I za tym nie poszło nic. A Arrow jak się zaczął? Tak, po paru latach, patrz, mamy chyba z 12 albo 13 seriali DC obecnie. Kaznodzieja, teraz niedługo kolejny sezon się zaczyna, który będzie też finałem. No takie rzeczy jak Krypton, nie Krypton, Gotham i inne przykłady. Oczywiście to nie jest tak, że sukces Arrow sprawił, że te wszystkie seriale się pojawiły, ale jednak to jest taki swoisty symbol. I cieszę się, że dostanie należyte zakończenie, a nie kasację. I myślę, że z tych serialowych rzeczy to ja już się może przymknę. Czy jeszcze coś chciałbym powiedzieć? Aha, Fear the Walking Dead. Sezon 5 się też niedługo zaczyna i sądząc po zwiastunach będzie dalej fajny, bo 4 sezon był bardzo fajny w przeciwieństwie do 2 i 3, więc trzymam kciuki za podtrzymanie do całkiem dobrej formy. I jeśli chodzi o seriale, to ja już się zamykam. Nareszcie. Odetchnę sobie. Dobra, to w takim razie teraz powiemy sobie o komiksie bardzo dobrym, który się nazywa... Prison Pit. Tak, i Prison Pit... Jest komiksem, który się jeszcze nie ukazał drukiem, bo dostaliśmy egzemplarze recenzenckie, prawda? Prison Pit jest na Slamfest zaplanowany, czy coś mylę i zaraz dostanę w łeb? Nie mam pojęcia, czy coś mylisz, prawdopodobnie tak jest. Bo były jakieś wydrukowane, czy one były... Znaczy na komiksowej Warszawie były jakieś próbki, ale kilku. A, dobra. Tak, ale okay. nie całość. I tutaj ja się upewnię, a ty powiedz, o czym jest Prison tak. Pit. To. Opowiedz tą fabułę. Jest no. Dobry. Znaczy jest o dobrze. Prison Pit autorstwa Johnego Ryana jest wydany w imprincie OMG, wytwórni słowobrazu.
znanym jako Łukasz Kowalczuk przedstawia. I jest to pierwsza część z 6. Jezus Maria, nie pomyliłem. Premiera 17 czerwca. Brawo. Uhu, to poszlam feście. Co? To poszlam feście. To poszlam feście? Jak to? Dzień. Tak czy siak. Nie wierzę. Naszą feście będzie, na pewno. Wracając do Prison Pita, jest to komiks opowiadający o... Ciężko powiedzieć. To znaczy, w sumie nie tak ciężko. Gościu, który zostaje wrzucony do czegoś, co nazwijmy więziennym miejscem? Planetą wewnątrz planety? Nie możemy przeczytać nawet opisu tego komiksu, tak na dobrą sprawę. Chyba, bo że... nie przeklinamy? No nie, bo nie przeklinamy. Jak wyglądałaby sesja w Dungeons and Dragons na Dezomorfinie? Aha, dobra. Trafia na planetę, na której nie jest najlepiej. Przez kolejnych 6 tomów epickiej sagi będzie walczył z coraz groźniejszymi przeciwnikami, skąpany w hektolitrach krwi i syfu. Tak, Prison Pit to grappling novel Johnego Ryana, list miłosny dedykowany wrestlingowi, twórczości Garego Pantera i berserkowi Kentaro Miury. Tak jest, przy czym Andrzej pominął kilka słów. Tak, ale no, domyślacie się. Jest bardzo dużo sieki, głównie jest przezabawny. To jest ten moment, kiedy gor, przemoc i flaki i marszczenie Freda. I duża dawka absurdu. Tak, dokładnie. Kiedy to wszystko wchodzi już na ten etap końcowego absurdu i po prostu no, jest śmiesznie. Znaczy na pewno kogoś by to obraziło. Ale nie nas, dlatego możemy powiedzieć, że komiks nam się bardzo podobał, a ta sieka w ogóle trwa bardzo długo, prawda? Bo to nie jest tak, że to masz 3 stronki i tak dalej. Nie, tam jest 128 stron. 120 stron komiksu, tak. No i to jest konkret. 128 stron czystej sieki. I to takiej sieki, którą nie zawaham się użyć tego zwrotu, to jest najpiękniejszy komiks klasy Z, jaki można sobie wymarzyć. No to jest taki encyklopedyczny. Przykład tego, co powinno się robić w takich komiksach. Czy jest urwanie komuś ręki i zabicie go tą ręką? Jest. I chyba nawet przez 8 kadrów to wszystko się dzieje. No i mi się właśnie mega podoba w Prison Picie to, że tam jest strasznie dużo takich przeciągniętych scen. Rzecz, która w większości komiksów... To podnoszenie kamienia, które jest w jednym momencie, to 3 strony chyba. Tak, właśnie to, co w większości komiksów tego typu zajęłoby 2 kadry, to w Prison Picie trwa 6 stron. I to jest też na swój sposób cudowne, bo tak jak już wspomnieliśmy, komiks się jeszcze nie ukazał, my go sobie przeczytaliśmy jako egzemplarz recenzencki od wydawnictwa, za który oczywiście dziękujemy. I jest pierwsza scena, jedna z pierwszych scen, gdy kanibal, którego imienia nie można wymawiać na antenie, leci na tą planetę razem z tym strażnikiem. Oni tam dość długo lecą. Tak, oni dość długo lecą i się w trakcie tego lotu piorą po ryjach i nie tylko po ryjach, po prostu to trwa chyba z 8 stron i to jest przecudowne. I tam jedna scena nawet wygląda tak, jakby kanibal surfował na tym strażniku w pewnym momencie. Tak. No, wszystko, co możecie sobie od takiego absurdu wyobrazić, To tam znajdziecie. To jest no trochę taki takie psychopatyczno-surfingowe opowiadanie fantastyczne. To jest jedna z tych rzeczy, po lekturze której naprawdę człowiek się zastanawia, co ten autor ma w głowie. I, ale w takim sensie takie, o Jezus Maria, co on ma w głowie, a nie, że o Jezu, co za chory. Znaczy myślę, że i takie osoby się znajdą, ale no przede wszystkim... Ale śmiałeś się? No kurczę... Śmiałem się, owszem, ale były też momenty, w których było obrzydliwie. Tak, jak się pojawia tam ta dziwna postać, która tworzy wokół siebie pancerz, to było takie o. Tak, to było o właśnie. Natomiast jakby... Ale z drugiej strony nie mogłem się oderwać od tego komiksu i to też dużo świadczy. Tam, czy, nie wiem, czy na łamach podcastu to często powtarzam, jak coś to sorry, ale jak mam komiks, od którego nie umiem się oderwać, tam nie wiem, mi się obiad przypala, ciśnie mnie do ubikacji, ale mówię, nie, muszę to doczytać, to jest po prostu no mega. To oznacza, że komiks mi się mega podoba. I przy Prison Picie tak było. Tam, nie oszukujmy się, tam nie ma dużo czytania, ale jest dużo do oglądania i ale, ale tłumaczenie wciąż jest rewelacyjne. Tak, tłumaczenie jest rewelacyjne, ale jakby ktoś nagrał
sam dźwięk tego, jak czytałem wczoraj ten komiks, to byłoby w takich różnych odstępach. I tak w kółko. Tutaj dopowiem, że to jest naprawdę dużo, jeśli chodzi o Andrzeja. Tak. O ekspresję. Ja nie jestem zbyt emocjonalną osobą, można powiedzieć. Tak czy siak uśmiałem się strasznie na tym w trakcie lektury tego komiksu. Już w ogóle wczoraj był dobry dzień, bo sobie jeszcze odświeżyłem Aligo G i przeczytałem Prison Pita. Czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? Tylko pizzy nie było wczoraj. Ach, to jest jedyne, co... To zepsułeś sobie ten dzień na to odrobinkę. No smutek, tak czy siak. Przy Prison Picie bawiłem się świetnie. W ogóle nie wiem, czy go kupicie, bo miało go być jakoś bardzo mało, prawda? Czytam tyle... Próbujcie. Tyle, ile osób złoży preorder, tyle dostanie? Nie pamiętam. Ja myślę, że tam jeszcze jakiś zapasik się na pewno znajdzie. Czy to na Szlamfeście, czy to na Szlamfeście. Na przykład, proszę ja cię, na Gildii można dodać do koszyka. Zdecydowanie. To nie wiem, co ja powymyślałem. Ja też pamiętam, że ten Prison Pit miał być w jakimś takim nieszczególnie... Chyba, że cena była jakoś znacząco... No dobra, nieważne, bo będziemy kombinować, zapętlimy się i gówno wyjdzie tak naprawdę z tego. Ale Prison Pita w takim razie, skoro będzie się go dało kupić, jeśli lubicie te klimaty i... No mam nadzieję, że znacie komiksy Łukasza Kowalczuka, jeśli znacie, to wiecie, na czym polega jego gust i Prison Pit... wpada jak najbardziej w jego gust, tylko jeszcze trochę go hiperbolizuje, mam wrażenie, w wielu, wielu momentach. To był pierwszy tom, mam nadzieję, że 5 kolejnych również się ukaże. Tak jest. I jeśli chodzi o technikalia, to szybko tutaj dorzucę. Liczba stron 128, to już wspomnieliśmy, oprawa będzie twarda. Papier kredowy oczywiście. Na Gildii, na którą teraz sobie patrzę, cena detaliczna w chwili obecnej wynosi 40 zł 50 groszy. Data premiery, no jest tu napisane 17 czerwca, ale z pewnością na Szlamfeście ten komiks już będzie. Fajniutka taka żółta okładka, która już dużo... Już dużo tłumaczy. Tak, jeśli zobaczycie okładkę Prison Pita, zresztą będziemy ją mieli na miniaturze, to wygląda dokładnie tak w środku jak na zewnątrz. No tylko, że jest czarno-biały. Jak najbardziej. Niemniej, bardzo polecamy i jeszcze raz dziękujemy za egzemplarz recenzencki, natomiast przechodzimy teraz do czegoś zupełnie innej beczki. My, Andrzej, mamy... Ja też mam. Ale nie w rękach. No nie w rękach. Kaczogród, Karl Barks, lata 55-56, tom pod tytułem Kamień filozoficzny. I w kamieniu filozoficznym co mamy? Opowieści, czyli Kamień filozoficzny, Rodzinna pamiątka, Cichy domek za miastem i wiele innych oraz jednostronnicówki, oryginalne okładki, jest parę nawet obrazów, jest jaskinia Minotaura, Złote Runo i Zmora prosto z mitów. No oraz taki leksykon na końcu bardzo fajnie pokazujący, kto jest kim w Kaczogrodzie. I co? I to jest kolejny tom i to jest niesamowite, że Karl Barks potrafił po prostu trzaskać te komiksy i utrzymywać poziom. To nie jest tak, że każdy z nich jest, to jest najwybitniejszy komiks, nigdy nie czytałem nic lepszego, to zmieniło moje życie, ale pisanie przez tyle lat komiksów, które nie schodzą z pewnego poziomu i się je zawsze dobrze czyta? To jest niesamowite. Tak, dla mnie to jest właśnie ogromna siła Barca, ale komiksy z tego tomu to jest, nie wiem, końcówka lat 40., tak? Ubiegłego wieku, co tam jest? Aha, 55, 56, dziękuję. No, więc mamy 60 lat ponad od wydania tych komiksów, a one dalej się czytają świetnie. I nic się nie przeterminowało i wiesz, i dalej istnieje w pamięci ludzi. I to kolejny raz się odnoszę do marzeń twórców, ale wydaje mi się, że stworzenie czegoś, co jakby przebija pokolenia, to musi być niesamowite uczucie. Tak samo jak Goscinny i Uderzo, jak stworzyli Asterixa, czy jak Christa stworzył Kajka i Kokosza, który w końcu odżywa. Tak naprawdę, czy pan Tadeusz Baranowski i jego twory. Rozmawiałem ostatnio z moim kuzynem, który jest ode mnie o prawie 10 lat starszy i też wspominaliśmy bardzo komiksy pana Baranowskiego z dużą nostalgią. I czy chociażby, wiesz, ktoś, kto... Akurat Transformery są od zabawek.
czy wiesz, twórcy He-Mana stworzyli coś, co ciągnie się przez lata tak naprawdę. I wracając teraz do Kaczogrodu, te komiksy Karla Barksa, które każdemu w każdym wieku można pokazać, bo są tak... No są częścią wspólną ludzi, którzy mają mózg. W sensie prawdopodobnie jesteś w stanie znaleźć coś dla siebie w każdym tomie i po prostu pewnie przyniesie ci to przyjemność. Są fajnie napisane te historie w każdej ich formie, bo mamy i te krótsze, te dłuższe i te jednostronicowe gagi tak naprawdę. I dalej to jest jakoś zabawne. W tym tomie w ogóle nie sprawdzałem spisu treści, jak zaczynałem czytać. No i kończę czytać jeden z komiksów i nagle widzę takie déjà vu z przeszłości. Mianowicie komiks, który tutaj jest na stronie 177, czyli Częste mycie skraca życie. Które z jakiegoś powodu niesamowicie... zapadło mi w pamięć z czasów gazetkowego Kaczora Donalda, bo ten komiks był mega, mega fajny i odświeżenie go sobie po latach i to, że pamiętałem o istnieniu tego komiksu, ale do tej pory jakby odświeżałem sobie, znaczy czytając, odświeżyłem sobie to, jak on był poprowadzony i większość z tych rzeczy pamiętałem. Na przykład tą opcję z lodowym fortem, to czy tam śniegowym właściwie. Cały czas to gdzieś z tyłu głowy się kotłowało. Pomijając to, że te komiksy są taką no, dużą, dużą nostalgią, to nie ukrywajmy, wielu z nich tak naprawdę nie znałem, bo jakby Kaczor Donald wychodził bardzo regularnie, czytało się go regularnie i regularnie go zapominałem. Z wyjątkiem tam jakichś paru historii, które bardziej utknęły. Także oprócz nostalgii, którą wywołuje ten komiks, to nawet będąc dzieciakiem teraz, wydaje mi się, że dobrze bym się przy tym bawił. Co prawda jest znacznie droższy niż Kaczor Donald w naszych czasach, bo kosztuje 69 ziko. Ale warto. No bo kaczki zawsze warto. A kaczki od Karla Barksa tym bardziej. Tak jest. Więc fajnie, że po trzech tomach dalej wszystko jest pożyte. To jest czwarty. No. Kolejny utrzymuje wszystko w ryzach. Dokładnie. Natomiast ja sobie tutaj tak pozwolę zrobić małego newsika, bo gdy ty opowiadałeś o Kaczogrodzie, ja sobie zajrzałem, co tam ciekawego w internecie i pojawiła się oficjalna zapowiedź. Wcześniej ta rzecz już była sygnalizowana, ale teraz już mamy też okładkę. Marvel Comics. Tak będzie się nazywała nowa seria skierowana dla dzieci, która będzie publikowana przez Egmont w bardzo podobnym stylu do Star Wars Comics, czyli dystrybucja kioskowa. Pierwszy numer 19 czerwca, 116 stron, cena okładkowa 14,99 i w środku znajdziemy komiksy nie Marvelowe z tej głównej linii, tylko z linii skierowanej dla młodszych czytelników. Ale jako ciekawostkę myślę, że warto wspomnieć i ewentualnie jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie sięgnie. Natomiast ja teraz sobie przeskoczę do mangi. Mieliśmy już bardzo chory komiks Prison Pit. Mieliśmy coś skierowanego dla młodszego czytelnika, no to lecimy z kolejnym, z bardzo inną rzeczą od poprzedniej. Dragon Ball odrodzony jako Yamcha. Yamcha. No, wiecie. Yamcha? Yamcha. Generalnie, jeśli chodzi o poziom serii mangi Dragon Ball Super, jestem bardzo mocno zawiedziony i coraz bardziej rozważam olanie, kupowanie kolejnych tomów. Za to na przykład tomik poboczny, który się nazywał Jacko z Kosmicznego Patrolu, jakoś tak, tutaj pewnie coś przekręcam, był mega fajny. I ta jednotomówka poboczna to jest, była jak dotąd najfajniejszą rzeczą z tego nowego Dragon Balla, którą wydano. A teraz odrodzony jako Yamcha jest jeszcze lepszą rzeczą, przynajmniej jak dla mnie. Historia skupia się na licealiście, który jest wielkim fanem Dragon Balla. Mhm. Pewnego dnia, idąc sobie tam ze szkoły do domu, zapatrzył się na dziewczynę, potknął się, spadł ze schodów i w momencie, w którym wyrżnął łbem o podłogę, tudzież chodnik, tudzież... No, ten kostkę brukową. Obudził się jako Yamcha. Mhm. I jako że jest wielkim fanem Dragon Balla, jak już wspomniałem, i wie, co się będzie działo dalej,
to postanowił odmienić swoje życie jako Yamcha i nie ginąć jak szmata za każdym razem. I generalnie manga ta jest, ona jest stosunkowo krótka, bo jest 150 stron, ta objętość już na pierwszy rzut oka widać, że to jest cieńsza manga od wielu komiksów, mang, które są wydawane na naszym rynku. Ale dostajemy taką fajnie rozbudowaną historię, która naprawdę ma sens, jest osadzona w realiach tych pierwszych sag z Dragon Balla, bo mamy tutaj i momenty z pierwszego serialu i później przeskakujemy do Zetki, gdy na przykład przybywa Vegeta pierwszy raz na Ziemię, mamy fragmenty z sagi Komurczaka, tudzież Cela, zależy kto jak woli, jak na tą postać mówić, i po prostu twórca tego komiksu, Dragon Garof Lee, to pewnie jest pseudonim, on bardzo fajnie czerpie z tego bogactwa tego świata i stworzył naprawdę fajną, zabawną historię. Tutaj nie będę jak najbardziej nie chcę spoilerować, ale gdy dowiadujemy się, kto jest głównym złym w tej opowieści, to jest ogromny szok, ale taki pozytywny. Natomiast w jednej z historiek dodatkowych na samym końcu tomu, gdy Yamcha i ten główny zły wpadają na pewien niecodzienny pomysł i dostajemy fuzję tych postaci, to jest po prostu moment, w którym się zapłakałem ze śmiechu. I mega mi się podobało to, jak właśnie z taką lekkością, fajnością i sprawnością autor wszedł w ten świat, przedstawił taką bardzo ciekawą historię i no cóż, okazuje się, że Yamcha naprawdę może być kozakiem. I polecam jak najbardziej sięgnięcie po tą mangę. Ona kosztuje okładkowo 18,90. Jest w mojej ocenie w chwili obecnej najlepszą rzeczą z tego nowego Dragon Balla w ofercie JPF-u. I tutaj jako ciekawostkę warto dodać, że Dragon Garof Lee, on tą historię udostępnił początkowo jako taki fanowski projekt, ależ zgłosił się do niego Shonen Jump i zaproponował narysowanie tego na nowo i wydanie właśnie w formie mangi. Przynajmniej tak zrozumiałem z kontekstu, który się tutaj pojawia pod koniec tomu. Więc to jest taki kolejny przykład, że warto marzyć, bo czasem się może okazać, że to, co wrzucicie do internetu jako jakiś tam śmieszny fanficzek czy coś, ten deseń rysowany gdzieś tam na przerwach między zajęciami na uczelni, w szkole czy w pracy czy cokolwiek, no ktoś może to dostrzec i to wydać. I okazuje się, że taki odrodzony jako Yamcha naprawdę stoi na bardzo wysokim poziomie. Więc ja polecam. Jest to naprawdę bardzo fajna, pozytywna rzecz i śmiałem się bardzo co kilka stron dosłownie. Jeżeli jesteście fanami Dragon Balla, sądzę, że dużo osób jest, no to jest obowiązek kupić tą mangę, przeczytać i myślę, że bawić się dobrze tak samo jak ja się bawiłem. A o mangach, prawda, tak często tutaj nie mówimy, no ale jak już coś jest wartego uwagi, to czemu nie? Natomiast teraz sobie przejdziemy znowu do czegoś z kompletnie innej beczki, czyli do Zina, a w zasadzie do recenzina. O, gra słów. Tak, i tutaj ciekawostka, ponieważ mamy na Instagramie fanpage, który się nazywa Sprawdź ten komiks. Mhm. Ja go sobie od dłuższego czasu obserwuję. Ja na przykład kompletnie się nie spodziewałem tego, że właśnie osoba, która recenzina udostępniła, to jest właśnie osoba stojąca za Sprawdź ten komiks. Więc czyli Mateusz Smoter. Dokładnie tak. I czymże jest? Mateusz Smoter? Nie, czymże jest recenzin? Przeczytam tutaj krótką zapowiedź. Pierwszy zin komiksowy bez ani kadra komiksu. Pierwszy zin z okładką typu blank. Proszę bardzo, przed wami pierwszy numer recenzina. Jest to efekt mojej fascynacji niezależnymi produkcjami rodzinnej sceny komiksowej oraz marzenia, aby samemu również coś stworzyć. Tutaj mamy jeszcze kawałeczek tegoż opisu, ale powiedzmy, co jest w recenzinie. W recenzinie mamy recenzję, to nikogo nie powinno zaskoczyć. Szlam od Łukasza Kowalczuka, autopilot, furkot, Mścibor potężny i komputerek. Są dwa wywiady z Piotrem Nowackim i z panem Kulką. Jest jedno opowiadanie, gówno kontratakuje, znaczy GUWNO kontratakuje. Otwarte. Tak, może źle zaakcentowałem mu otwarte w takim razie. Artykuł, i tu jest właśnie trochę o blankach, i relacja ze Złotych Kurczaków 6.
Tak. I całość tutaj, jeśli dobrze kojarzę, 32 strony? 24. 24 strony. Jest to... Czyli amerykański bez reklam. Tak, jest to dostępne w chwili obecnej w formie cyfrowej. Linki oczywiście tam dorzucimy do opisu. Ale z tego co wiem, planuje się publikację 50 egzemplarzy, tak, tego zinu. Jeszcze nie wiem dokładnie gdzie i kiedy, ale starałem się już tam nam dwie sztuki, żeby załatwić. Natomiast jeśli chodzi o sam recenzin, ja tutaj muszę powiedzieć, że to jest, jak przeglądałem recenzin na telefonie, to miałem takie wrażenie z takim, jakby to powiedzieć, z gazetką szkolną, w której ja kiedyś koniecznie chciałem być. I teraz po przeczytaniu recenzina mam takie, kurczę... Kapnąłeś się, że nigdy w niej nie byłeś. Nie, byłem jak najbardziej, ale chodzi mi o to, że po przeczytaniu recenzina miałem takie wrażenie, że kurczę, ale chciałbym tam coś napisać w jakiejś ewentualnej kolejnej odsłonie, jeżeli... Masz tutaj przywalił teraz? No, jeżeli... sobie reklamę zrobiłeś? Oj tam, po prostu chciałbym. Nie oznacza, że coś z tego będzie, prawda? Mm-hmm. Tylko po prostu mówię, że to jest taka rzecz, którą... No bo to jest taka czysta zajawka, tak, prawda? Tak, właśnie o to chodzi, że to jest taka radość, a nie myślenie o tym, co może się z tym stać i tak dalej. Mhm. I właśnie o to chodzi, że mi się to tak bardzo też fajnie czytało, nie ze względu na to, że o, taka ta profesjonalne DTP i tak dalej, że o kurczę, tutaj po prostu widać trzy lata kopania nad designem tegoż, tylko po prostu jest wydana taka gazeta. Głęboki research na temat rozkładania się lodu na Antarktydzie. Dokładnie, i definicji zina i tego typu rzeczy, tylko po prostu jest, o kurczę, zrobię sobie taką gazetkę, 2 miesiące skrobania, pisania, myślenia, składania i w końcu jest, i jest to naprawdę fajne i tylko więcej takich osób, prawda? Żeby z taką pozytywną zajawką wychodziły z jakąś inicjatywą, która okazuje się mega fajna. Wspieramy, kibicujemy, chcemy więcej recenzji, tak jak wspomnieliśmy, do pobrania, ale można twórcę, prawda, wesprzeć też finansowo i myślę, że jak najbardziej do tego zachęcamy, bo tak fajne, pozytywne zajawki warto wspierać. Zawsze trzeba szanować zajawkę. I oczywiście teraz się zastanawiam, dlaczego jeszcze sam tego nie zrobiłem. Bo jesteś biedny. Bo jestem biedny, ale... Ale jak będziesz mógł, to wesprzesz. Ale może nie będę aż tak biedny po 10, więc damy radę. Natomiast recenzji, no... Coś chcesz dodać? Nie, dobra zajawka, dobrze się bawiłem. Znaczy, przeczytałem całość, co... Jak coś jest kiepskie, to się nie czyta do końca. Mhm. Tylko filmy kiepskie się ogląda do końca czasem. Natomiast bawiłem się dobrze. Jak będzie kolejny, to też chętnie sprawdzę. Tak jest. Więc jeszcze raz... Powinien być w ogóle na kserze zrobiony, żeby oj, tak, był już taki... I to na takim zjechanym kserze, takim rozwalonym... niezmienianej starej konicy. Rozwalonymi matrycami i tak. Więc trzymamy kciuki, żeby się takie ksero znalazło. Wtedy to już by w ogóle było takie turbo zinowe. No to co? Było już coś chorego, było już coś dla dzieci, była manga, był zin, teraz przechodzimy do... Francuskiej mangi. Dokładnie. Francuska, znaczy, no, chyba manga, nie? Ale chociaż czyta się po Europie, nieważne. No i myślę, że... Komiks, wiesz, który manga musi być z Japonii, nie? No i to, no, jeżeli wiesz, zaczniesz jakąś dyskusję, w którą żaden z nas nie chce wchodzić, dokładnie. Tak naprawdę. Nie, ja się teraz po prostu śmieję, bo wiesz... Tak czy siak, manga, Last Man. Manga jest rzeczą, która ma bardzo dużo twardych definicji i ja ich nie znam. Twarde mogą być narkotyki. Dobrze. Last Man, tom pierwszy. Wydany przez Nonstop Comics. Pozwolę sobie przeczytać opis, który jest z tyłu. Młody Adrian Welba jest szczęśliwy. To już jest podejrzane. Ciężko pracował przez cały rok w szkole sztuk walki mistrza Jansena i wreszcie po raz pierwszy w życiu będzie mógł wziąć udział w wielkim dorocznym turnieju pod auspicjami króla Virgila i królowej Efiry. Nawet jego partner Vlad, zdecydowanie kiepski materiał na wojownika, nie może pohamować entuzjazmu. Niestety na kilka godzin przed zamknięciem zapisów Vlad nie domaga i wycofuje się z zawodów. To wielki cios dla Adriana, gdyż do turnieju trzeba się zapisywać w dwuosobowych drużynach. Czy zatem wszystko przepadło? Nie, ponieważ w samą porę zupełnie znikąd pojawia się w mieście tajemniczy przybysz Richard Aldana. Żaden z mieszkańców nie spotkał wcześniej tego obdarzonego imponującą posturą mężczyzny. I z czym mi się kojarzy ten komiks? Kojarzy mi się z Dragon Ballem, ale z tym pierwszą w ogóle serią Dragon Balla, gdzie turnieje były jakimś wielkim wydarzeniem. Jak ty, Krzychu, doskonale wiesz, pierwszy Dragon Ball jest moją ulubioną serią, bo był znacznie zabawniejszy.
niż Z. Znaczy, w sensie historia tam była mniej do oglądania, a bardziej do kłonięcia, można powiedzieć. W Z się tłukli po ryjach, oczywiście było to fajne, podobało mi się, nigdy nie powiem, że było inaczej, ale pierwszy Dragon Ball był moim ulubionym i tutaj w Last Manie mam takie Dragon Ballowe uczucia. Jest co prawda o tym festiwalu Run, o tym turnieju, który się będzie odbywał. I fajnie jest to przedstawione. I tak jak tu mówiłeś, że to zdarza się w wielu mangach, początek mamy kolorowy, a później już zaczynamy mieć czarno-biały komiks. Tak? Tak, no w tych sześciu mangach na krzyż, które mam w domu, to tylko w Dragon Ballu nie ma początkowych stron kolorowych. Dziewczynce w Krainie Przeklętych jest i w innych przypadkach jest, więc wierzę, że jest to reguła. I tutaj mamy bardzo ciekawe postacie, fajnie to wypośrodkowane. Ta główna postać właśnie tego młodego Adriana jest naprawdę ciekawa, bo nie jest nijaki. W sensie jest takim chuchrem, który jest trochę pomiatany, więc dużo osób takich jak ja może się z nim czasem, znaczy z chuchrem to może nie, ale może się z nim utożsamiać. I jest jego wielkie marzenie, które jest związane z tym turniejem sztuk walki. Natomiast ta druga osoba, która się pojawia, czyli ten Aldana, jest takim dużym kozakiem. Można powiedzieć. I też takie lekkie sugestie wobec tego, skąd on jest, bardzo fajnie są zawiązane i mam nadzieję, że w przyszłych tomach zostanie to w ciekawy sposób wyjaśnione, bo na przykład mówi, że przyjechał tutaj na motorze i ktoś tam pyta, co to jest motor, i cały ten świat jest trochę taki średniowieczno-fantastyczny. Posiadają jakieś własne reguły tych walk, które tam są, których Aldana nie zna, co wychodzi parę razy, ale we wszystkim to cała historia nie gubi takiego dziecięcego humoru, bo są jakieś poważne rzeczy, jest jakaś walka, ale na przykład to, co było tutaj wspomniane, raczej to nie spoiler, bo to początek, a już i tak wiadomo, że ten kolega Adriana Vlad się wysypie z turnieju. Vlad się wysypuje z turnieju, ponieważ jego mama robiła dzień wcześniej rakle, czyli taką potrawę z sera. Jeśli ktoś nie jadł nigdy rakle, to serdecznie polecam, to jest przepyszne. Tak czy siak, jadł rakle i się zaraz pożyga. A chwilę wcześniej jest dialog, najważniejsze to nie pozwól Vladowi jeść sera, bo się pożyga. Po czym cztery kadry dalej, o, jadłem ser, zaraz pożyga. Więc połączenie tego humoru z akcją, bardzo fajnie narysowaną, super, naprawdę świetnie się bawiłem i to jest jeden z takich komiksów, na który wiem, że fajnie by było, jakby już był ten drugi tom, kiedy wiesz, nie, że a wiem, że wyjdzie, to poczekam i tyle, tu jest tak, że już bym chciał, to jest taki komiks na piątkowy wieczór, żeby się wyluzować i bawić się dobrze, ale mieć go na półce. Natomiast jako, że znowu zajrzałem do internetu i znowu najświeższe informacje prosto z USA, Robert Pattinson oficjalnie nowym Batmanem. Jak już wspomnieliśmy na naszym podcaście, bodajże w poprzednim odcinku to było, tak mi się wydaje, że my jak najbardziej dajemy szansę panu Pattinsonowi, trzymamy kciuki za zniesienie fali hejtu, która już płynie w jego stronę i przypominamy, że zarówno Ben Affleck, zarówno jejku pierwszy Batman, Michael Keaton, jak i Adam West. Ale dobra, przepraszam, chodzi mi o Michaela Keatona. Jak się nazywał ten z trylogii? Christian Bale, też dziękuję ci ponownie. Oni wszyscy trzej byli hejtowani. Każdy powinien podziękować Christianowi Bale'owi. Dziękujemy Christianie Bale'u. Tak, generalnie chodzi mi o to, że wszyscy ci trzej aktorzy byli bardzo gorąco hejtowani po ogłoszeniu ich castingu jako Batman, jako mroczni rycerze i jakoś dali radę, więc
trzymamy kciuki za Roberta Pattinsona również. Natomiast na sam koniec ja sięgam po rzecz z USA. Dzisiaj nie było jeszcze nic takiego, tak mi się wydaje. Kaczogród jest amerykański? O kurczę, dobrze. Ale no to w takim razie przechodzimy do rzeczy z USA, które są pseudo-superbohaterskie, mianowicie do Reborn Odrodzonej, czyli kolejna pozycja Marka Millara w ofercie Muchy Comics. I tutaj prawdopodobnie już wiecie, co powiem, ale nie do końca, ponieważ zacytuję tutaj słowa Dominika Szcześniaka z audycji Halo Comics, który o Reborn Odrodzona powiedział mniej więcej coś takiego. Rysunki bardzo fajne, okładka bardzo zła, scenariusz gdzieś po środku. I to jest dokładnie to, co myślę, to jest idealne podsumowanie tego komiksu. Tym razem mamy standardowa aplikacja Millara do tworzenia komiksów. Mamy wpisane kilka rzeczy i znowu wypluł to samo, ale tym razem mamy opowieść osadzoną w świecie, do którego trafia się po śmierci. Nie chodzi tu o piekło, nie chodzi tu o niebo. Główna bohaterka po prostu umiera ze starości i trafia do takiej magicznej krainy, gdzie są wszyscy jej znajomi. Ojciec, jest pies i w ogóle jest fajnie. A tu się niestety okazuje, że jest ona wybrańczynią, która wybawi tą krainę od wielkiego zła, którym jest taki turbokozak. On tam się gdzieś tam w pewnym momencie pojawia, ma swojego przybocznego, który jest wielkim humanoidalnym kotem i ten kot chciałby się zemścić na naszej głównej bohaterce z jakiegoś powodu. Gdy okazuje się z jakiego powodu, to po prostu ciężko nie strzelić facepalma, ale generalnie jeśli o to chodzi, to mamy do czynienia z takim kolejnym właśnie typowym scenariuszem Millara, gdzie mamy jakąś postać, która musi zrobić coś głównego złego, który jest kozakiem i takie tam rzeczy. Akcja pędzi przed siebie w bardzo fajny sposób, tego Millarowi nigdy nie odmówię. On fajnie pisze dynamiczne sceny w komiksach, a w Reborn Odrodzonej jest tego naprawdę dużo. I generalnie jeżeli nie wgryzamy się jakoś mocno w tajniki świata przedstawionego, to się czyta naprawdę spoko. Takie, powiedzmy, jak to Andrzej często mówi, komiks na kibel. I myślę, że w takich kategoriach można jak najbardziej rozpatrywać Reborn Odrodzona, gdyby nie jedna ważna rzecz, mianowicie, ale tutaj moje fanboystwo będzie jak najbardziej przemawiać bardzo mocno, Greg Capullo. Jezus Maria, jak ja kocham pracę Grega Capullo. I do Reborn Odrodzona nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tak na dobrą sprawę nie znam go z komiksów, które nie byłyby mroczne. Bardzo mroczne wręcz, bo poznałem go jako rysownika Spawna. Tam coś tam słyszałem, że rysował też wcześniej mutantów Marvela i nawet coś się ponoć w Polsce ukazało jeszcze za czasów TM Semika, ale jakoś tego nie odnotowałem szczególnie mocno. Później jak przeskoczył do Haunta też z Image Comics, to też bardzo, bardzo się jarałem jego pracami. Batman z New 52. 50% mojego jarania się Trybunałem Słów i kolejnymi tomami Scotta Snydera to są jednak prace Grega Capullo i cieszę się, że w końcu zobaczyłem go w czymś, gdzie główny bohater nie jest chodzącą mrocznością i depresją i tak dalej, tylko dostaliśmy właśnie taki magiczny świat pełen różnych nadprzyrodzonych stworzeń, właśnie tak jak wspomniałem, humanoidalnych kotów, ogromnych psów, wiele innych dziwnych rzeczy, które się tam pokazało, i to jest piękne. Po prostu nie umiem użyć innych słów niż piękne, jeśli chodzi o to, co Greg Capullo zrobił. To ja oczywiście jest wspierany przez Jonathana Glapiona i FCO Plaszczęcję, czyli ten standardowy team, jeśli chodzi o tusz i kolory. Niekoniecznie podobają mi się kolory, które są na rysunkach Capullo, ale to samo już mówiłem właśnie przy Batmanie z New 52, czy przy tych kolejnych projektach, przy których Capullo się udzielał. Natomiast szkice są przecudowne i na przykład jest taka scena, jak główna bohaterka umiera na samym początku. Dostajemy ten moment przejścia do tego świata magicznego. To jest po prostu cudo. Jest taka jedna planszówka z takim jakby żyrandolem kryształowym, gdzie zamiast kryształów mamy sceny z jej życia. Super rzecz. Dalej też jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o warstwę graficzną, i od takiego właśnie typowego komiksu na kibel oddziela Reborn Odrodzoną, jak dla mnie w mojej opinii, tylko i wyłącznie warstwa graficzna. I dlatego, że jak już wspomniałem, ja tego Capullo po prostu uwielbiam. Jest to dla mnie z automatu jeden z najciekawszych komiksów Marka Millara, które się ukazały w Polsce. Czekam na Hack,
bo to się jeszcze wydaje być całkiem niezłe. Natomiast dotychczas tym moim faworytem był Starlight, ale Reborn odrodzoną postawię na troszeczkę wyżej. Co nie zmienia oczywiście, jak dla mnie, faktu, że to wciąż jest solidny średniak i nic poza tym, i nie kumam, dlaczego Mark Millar jest takim sprzedawcą scenariuszy do Netflixa i do wszystkiego, jakim jest. Może trafiają do dużej liczby odbiorców. Cholera, nie, on ma dobrze gadane na pewno, albo coś w ten sposób, bo po prostu nie kumam tego w inny sposób. Natomiast jeśli chodzi o Reborn odrodzoną, twarda oprawa, lekko powiększony format, jest tam dość dużo stron, bo to jest aż 6 zeszytów. Jeśli się nie mylę, cena okładkowa 65 zł. Ze względu na rysunki polecam, ze względu na Marka Millara. Jeżeli lubicie Marka Millara, to ten komiks na pewno was nie rozczaruje. Jeżeli go nie lubicie, to ten komiks was nie przekona. Czyli standardowo. Wydawnictwo Mucha Comics oczywiście. Dobra robota. Czekamy na kolejne rzeczy od tego wydawnictwa. Niekoniecznie Millara oczywiście. Na tym chyba będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Czy coś tam jeszcze może wyczytałeś w internecie? Nie. Ja nie sprawdzałem teraz nawet. Okej, dobra, więc dziękujemy za uwagę. Słyszymy się za 2 tygodnie. To będzie jakoś tuż przed Szlamfestem. Tuż po? Mhm. Faktycznie odcinek będzie tuż po, ale będziemy nagrywać tuż przed. No tak, mi się wydaje. Tak chyba będzie najlepiej. Tak jest. Więc słyszymy się za 2 tygodnie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Cześć. Czołem.